proszę Państwa, każdy z nas był w naszym kurorcie, a mi kolega opowiadał, słuchaj, Krzysiek, ja był kiedyś na wczasach w Zakopanym i Jorzek musiał iść do lekarza i Jorzek poszedł do lekarza i Jorzek stał w tej poczekalni i taki baca przede mną w los i się drzwi nie domkły i ja słyszał ta rozmowa bacy z tym doktorem. Ludzie, ona wyglądała tak, baca włazi do doktora w Zakopanym i go do doktorze, jako jest najbardziej zaraźliwa choroba na świecie. Ten lekarz się tak podropał, bo go wie, no baco, według mnie to jest chyba najbardziej zaraźliwo AIDS. Baca się tak wejrzał go do doktorze, to ja chcę być na ta choroba zarażony. Ale lekarz go do baco, jak ja wam te zarazki szczyknę, to wy mi za pół roku z tego świata zejdziecie. Baca go do jomu, dudki, opłaca, ja chcę być zarażony. No to klient, nasz pan, lekarz szczyknął te zarazki i słuchajcie, baca już wyłazi z tego gabinetu, ale ta lekarska ciekawość nie dała mu spokoju, go do baco, baco, poczekajcie, zdradźcie mi ten sekret, czemu wyście chcieli być zarażeni na tego AIDS-a? Baca się obrócił na nodze i go do tak. Doktorze, bo to jest tak, jak ja jest zarażony na AIDS-a, to ode mnie zarazi się moja baba. Jak moja baba jest zarażona na AIDS-a, to od niej zarazi się wójt. Jak wójt jest zarażony na AIDS-a, to od niego zarazi się jego baba. A jak jego baba jest zarażona na AIDS-a, to od niej zarazi się komendant policji. A na tym skurczybyku mi najbardziej zależy. Także słuchajcie, wiecie jak to kiedyś godą świętej pamięci ksiądz Tischner, że są w życiu trzy prawdy. Święto prawda, ino prawda i... No wiecie co, to byście góralsko prawda. Dziękuję pięknie.